Ja mam swą szufladkę drobiazgu, w niej dość, a każdy przypomina coś. List, pierwszy miłosny list, cały mokry od łez, dziś pamiątką jest. Bardzo serdecznie pani Reno. Tak, wszystko bardzo dobrze. Wiesz, ciekawe. Ja nie między mną chłopakiem. Niechaj mi życie będzie oceanicznym dnem, gdzie pływają morskie straszydła, zielone, zielone niesamowicie i gdzie wszystko jest snem. Przeczytaj tę bajkę, nim uśniesz, jeśli chcesz. Szczęście to co dzień dostać jeden uśmiech i zwrócić jeden wiersz, pani Reno, to jest dedykacja dla pani. Brawo. Mam nadzieję, że nie nadużyłem czasu państwa. Ale stoi 25. Proszę bardzo. Pani Reno, nie widzi się na szkosu. Jeżeli trzeba, to to moja suknia była żółta. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo serdecznie na jubileuszu obchodzin urodzin naszej drogiej jubilatki pani Ireny Anders. Witam naszą szanowną jubilatkę. Witam jej córkę panią Annę Maria Costa. Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie, pana Jakuba Zaborowskiego. Witam dyrektora kultury Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, pana Rolanda Chojnackiego. Witam prezes Związku Scen Polskiej za granicą, panią Irenę Delmar. Oraz witam bardzo wyjątkowego gościa, odtwórcę głównej roli, razem z panią Ireną, pana Albina Osowskiego. Witam wszystkich państwa bardzo, bardzo gorąco. Nie zapomnijmy też, proszę państwa, przy robieniu tych aparatów, używając tych aparatów, że najpiękniejsze zdjęcia robimy zawsze tylko sercem. Życzę państwu cudownego spotkania, odbioru i miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Proszę sobie zobaczyć.
Okej, okay, nie, dosyć, dosyć. Bo nie. Tylko niech pani, pani Irena nikomu tego nie mówi. Tak. Czy to nie jest? Wejdźmy do debaty. Bądź z nami zawsze i długo. 100 lat ja nie chcę. Nie. Ale hip hip hura to jest fachory. Do liczby mam tyle zdjęć. No pewnie, tak. Całuski od Piotra. Tak, dziękuję bardzo. Jakiś pierścionek i bilety stare, parę zdjęć. Złoty łańcuszek, kilka sztuk maskotek, kotek, kluczyk i małe serce strzala list. Cały mokry od łez, dziś pamiątką jest.